Czy Marduk był Chaldejczykiem? Nie, Marduk nie był Chaldejczykiem, dlatego że Marduk należał do rasy Gal, do wielkich. W zasadzie to jest mieszaniec, Nun Gal. No ale wszyscy Chaldejczycy, czyli... On nie był Chaldejczykiem! Dlaczego? Ale nie, on tak. Ale Marduk nie był synem Enkiego. To był twór Enkiego, nie. Marduk, samo nazwa Marduk, nie dotyczy w ogóle człowieka. Tak jak mówiłem, to jest statek. On jest opisany dokładnie, że został stworzony tam, ale latał nim kto? Nudimut. Marduk to jest pojazd. Nie mógł być... Nudimut. Nimrod. Nimrod, dokładnie, który się zbuntował przeciwko bogom, co pokazał nam Żyd, sam Flawiusz. Ja mam dwa pytania. Tak? Mogę? Jasne. Kalendarz rosyjski, według tego kalendarza, który mamy rok? Według tego kalendarza mamy 1735. I Koptyjczycy byli bardzo długo nękani o to, żeby zmienili kalendarz, nie chcieli. Do dnia dzisiejszego oni są mocno na bok upychani przez to, że nie chcieli tego kalendarza zmienić. Chciałam zapytać, gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Góry Kalwarii, bo większość życia tam mieszkało na samym Bliski. Świetną sprawę zrobiła to narzędzie, które jest Wikipedia. Ona w wielu miejscach kłamie, ale no jako narzędzie do źródeł do wykorzystywania lepszego człowiek nie wymyślił. Ja połowę do rzeczy, do ksiąg ważnych, nie doszedłbym, gdyby nie było tego narzędzia Wikipedia. Dlaczego? Dlatego, że na samym dole zawsze mamy źródła. To, co tam piszą, to bzdury, wielokrotnie. Bo jak wezmę źródło, napisane cudawianki, ale biorę źródło, to kurde, no skąd on to wziął? To co innego pisze, niż on tutaj mi za bzdury pisze. Dlatego, że te bzdury mogą pisać każdy. Choć w wielu miejscach jest dobrze napisane, ale jak to można zweryfikować? Ja zawsze robię prostą rzecz. Jak na szybko coś chcę dowiedzieć, no to oczywiście pierwsze Wikipedia, patrzę co mogę znaleźć, patrzę co po polsku piszę. Od razu przełączam się na wersję angielską i bardzo często już od razu mam co innego. Wow, fajnie. No to co trzeba zrobić? Nic, przełączyć się na niemiecką. I teraz patrzę, o, to podaje podobnie co angielska. No i na dole mam źródła. I teraz patrzę w polskiej wersji, czy są jakieś źródła? Nie, z reguły w polskich źródeł nie ma żadnych. No to już wiem, plew, wyrzucamy. Idę, szukam... źródeł książek tych angielskich i sprawdzam, co faktycznie tam jest napisane. Świetna metoda, bo nie bazuje na tej bzdurze, co tam jest dokładnie napisane, ale ona mi wskazuje źródła. Skąd kto coś wziął? Jak pani wejdzie Góra Kalwarię, to ja na przykład podstawowe rzeczy z głupiej Wikipedii. Jak sprawdziłem, faktycznie tak jest. Co tam pisze, co oni powydziwiali, jak historia Góry Kalwarii wygląda. Byłem w szoku, bo w życiu o czymś takim mnie nikt nie uczył. Wiedziała pani, że kiedyś Góra Kalwarii nazywała się Nową Jerozolimą? Pomimo, że pani stamtąd to jest? No widzicie. Pani, ja też wcześniej nie wiedziałem. Znaczy niedawno tata mi o tym powiedział, czego wcześniej nie słyszałam. Nazwali to Nową Jerozolimą. A czemu o tym nigdzie się nie mówi w szkołach ani niczym? Przecież jakieś artefakty są pozwożone. Tak, dlatego że jak przyjechali Żydzi, stworzyli największą tam synagogę, cały jak gdyby aparat judaizmu stworzyli tam. Najważniejszy w całym rejonie tu Polski. Właśnie na Górze Kalwarii, gdzie wcześniej było im tam zabronione w ogóle przebywać. I z całej Polski się właśnie tam zjeżdżali. Zresztą na usypania pierwszych dróg, jak odkryto tam coś, a coś musiano pod ziemią odkryć, ściągnięto specjalnie ziemię z Jerozolimy. Dlatego nazwano to Nową Jerozolimą, bo to miało być drugie coś jak w Jerozolimie. A co jest w Jerozolimie pod skałą? War. Tu jest też war. Dlatego taki sam jak tam jest, był, przywozili, miało być to święte miejsce i niedostępne dla Żydów. Miało być to miejsce schronieniem dla chrześcijan, wyznawców Jahwe. Ale w formie chrześcijańskiej Żydzi precz. Rozbiory Polski zmieniło się. I my już nic o tym nie wiemy, co tam się działo. Oni wiedzą, pilnują to dobrze, nie? Teraz wszyscy się zjeżdżają w tą okolicę. Tak, po nocy biegają w miejsce. Ściągnięto. W ostatnim czasie bardzo dużo Żydów się przesiedliło w okolice Warszawy, w okolice Góry Kalwarii, dlatego że tam mają pod nosem schron. Schron ma być wielki, bo takie schrony budowano na kilkadziesiąt do kilkaset tysięcy ludzi.
Także... Tam jest ten skąd? Tak? Powinien być. Musiał być. Przetrwał historii zapisków. Mamy anomalie historyczne z tym związane, że są takie miejsca, są trzy w Polsce. Jedno jest Góra Kalwarii, drugie miejsce jest niedaleko Gór Sowich, właśnie tam, gdzie Niemcy grzebali. Był tam we wczesnym średniowieczu zamek, który został zniszczony do zera. Nikt nie wie, kto go zniszczył, ani kiedy. Został zniszczony podczas kataklizmu. Ale w XVI wieku było jedno z największych obsunięć skalnych w Sudetach i coś się odkryło, że całe to miejsce uznano za święte. Znowu ten sam motyw, ściągnięta ziemia z Jerozolimy, zakaz wstępu i stało się miejscem świętym. A wcześniej miasto, ten zamek, miała jego nazwa, była związana z Warem. Warbenk, czy jakoś tak. Proszę? Na święte? To było dla tych, co wtedy panowali w Polsce, czyli w zasadzie dla kościoła chrześcijańskiego. Efekt ten sam. Chrześcijanie, w zasadzie europejscy, nie mieli dostępu, żeby ściągnąć tam ziemię z Jerozolimy, więc wysyłano po nią Żydów. Ściągana była ziemia z Jerozolimy. To jest święte dalej. Tak, jest tylko pomnik zrobiony. W którym to miejscu jest? Dosłownie 35 km bardziej na południe, południowy wschód od Gór Sowich. Posłówka, książka. Nie, od książa właśnie dalej, 35 km w dół. Nie mam niestety nazwy w głowie, mam ją zapisaną. Mogę gdzieś tam ją umieścić, jak będziecie zainteresowani. A trzeci jest na północy Polski. Gdzieś, Warlubia to jest tylko wskaźnik, że mamy lubić War w rejonie. Tak samo jak Warmia i z miastem takim wskazującym kolejnym, to był kiedyś Warenburg, a dzisiaj to się nazywa Bartoszyce. Stąd województwo nazywa się Warmińskie, znowu War. A taki bunkier jest w okolicach, bo i trzeba śladem prostym. Szukałem miejsc takich jak Kalwaria, gdzie ściągano ziemię. To wtedy wiedziałem, że nie ma tematu. Oni próbowali później to ukryć, bo takich miejsc jak Góra Kalwaria, ale już nie ściągano tej ziemi, czyli robiono ścieżkę z pomników sobie, ze świątyń takich jako ukrzyżowanie Jezusa, jest około 22-24 w Polsce. Ale miejsc takich, które są połączone z Warem i z przywożeniem ziemi, są tylko trzy. Góra Kalwarii, tamto miejsce, gdzie był pałac, znaczy jakiś zamek w górach i trzecie na północy koło Wejherowa. Są góry, ale miasta tam nie jest znana nazwa wcześniejsza. Musiała być na War. Panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem ten wykład pana, że tutaj ludzie zostali stworzeni przez obce cywilizacje, czyli też przez ludzi, tak? Którzy byli technologicznie. Przez naszych przodków. Proszę? Przez przodków. Przez naszych przodków. Pana, mój, nas wszystkich. Bo jeżeli my tu żyjemy, to oni musieli wtedy być. Nasi pra dziadowie. Ich planeta została zniszczona, nie wiemy. Watykan może mieć informację, na jakiej zasadzie. Zniszczyli ci, to są ci sami, którzy żyją jako Nun w świecie wewnętrznym, którzy przeżyli zniszczenie. Dlatego, że w mitologii nordyckiej ci, którzy niszczą Ymir, to są bogowie Asury, Asy, drugiej generacji. Czyli historia ewidentnie istniała jeszcze przed zniszczeniem tego świata, bo ci, którzy są przed Asurami, władcami byli jeszcze, jak istniał Ymir. Pan, jak oni dokonali tego na osiach, czyli południowym i północnym, wywiercenia się tak do wnętrza, tak? Ten świat wewnętrzny stworzyli, to jakoś tą technologię musieli dysponować, prawda? No, na pewno dużo większym niż my, no, jesteśmy prymitywami totalnymi. No tak, buldożer jest ogromny na statku wyobrazić, powiedzmy 50 metrów, ale tam jest 800 km co najmniej, prawda? Średnicy, na długość to mamy 12 tysięcy prawie, czy tam 10 tysięcy z kawałkiem kilometrów. No mieli takie urządzenia. Ale to wyjdzie lawa przecież, to wybuchnie. Jaka lawa? Nie, jak lawa? To jest jądro żelazowe, magma, prawda? Nie ma jądra. Jak nie? Pan Jacek mówił, ty się jest. Ale słuchajcie, Jacek oparł się na wiedzy, którą podają mu współcześni naukowcy, tak? No to teraz tak,
z jednej strony współcześni naukowcy mówią nam, że jest jądro, tak? Tak, płynne. Płynne, nieważne jakie, mamy jądro, mamy jak owoc w zasadzie ten środek, ale na wszystkich swoich wykresach pokazują nam tu dziury. To nie wypadłoby to jądro z tej, przez te dziury? No właśnie, no to jak to w konstrukcji Ziemi? Albo to jądro może trzeba traktować jako wewnętrzne. Inna sprawa. Tutaj siedzi doktor, który świetną rzecz zrobił w styczniu i dzwoni do mnie w styczniu i mówi: ty, słuchaj, masz rację z tym światem wewnętrznym. Jak Franz, co jest, przekonałem cię? Nie, wiesz co, ale akademicy uruchomili program, który już trwa prawie 2 lata, nazywa się Hades. Robią analizy do jądra i mówią, oni są w szoku, bo na ich schematach wyszło, że Ziemia jest w środku pusta. Co więcej, jeszcze mówią o jakichś kurde budowlach w środku. Możecie tutaj zapytać pana doktora. A pole magnetyczne Ziemi, które jest wytwarzane przez wirujące jądro. No właśnie. I teraz najważniejsza rzecz, słuchajcie. Co robi pole magnetyczne? Chroni nas, właśnie. Teraz przed promieniowaniem, dokładnie. Czy na jakiejś innej planecie stwierdzono takie pole magnetyczne? Właśnie nie ma już, na Marsie tego już nie ma. Na żadnej nie ma. Wiecie, co ma pole magnetyczne? Ma jeszcze coś jedno w naszym układzie. Jakiś księżyc? Słońce. Chaldejczycy mówią o stworzeniu sztucznego światła. Ale nie takiego jasnego, czerwone. Pamiętacie tych, co przyszli z północy? Oni twierdzili, że przyszli ze świata, w którym non-stop świeci światło i woda nie zamarza. Czerwone. Ciekawe, co jest jego ziemi. No, coś, co jest sztucznie zrobione. Jakaś na zasadzie byli w stanie, my jesteśmy za głupi, żeby odtworzyć proces spalania, jak istnieje prawdziwe słońce. A oni mogli zrobić takie samo, tylko że na skalę mniejszą. I co robi to słońce? Robi dokładnie to samo, co robi prawdziwe słońce. Pole magnetyczne. Na zewnątrz. A gdzie mamy lawę? W tej cienkiej skorupie. Dlaczego? Bo jest nacisk. I ten środek jest pod wpływem nieustannego zgniatania. A co się dzieje przy zgniataniu? Wytwarza się ciepło. To nic, to jest prosta sprawa. No. A grawitacja? No, ma pan prosta rzecz. Jak coś się kręci szybko, co się dzieje? Ma pan... Dobrze. A masa co powoduje? No i ma pan odpowiedź na grawitację. A gdzie w tym wszystkim Nowa Szwabia? Proszę? Nowa Szwabia, no bo są jakieś właśnie domysły, że Hitler zbierał tam swoją eskapadę. Tak, eskapadę. Jasne. Nowa Szwabia? Wpłynęli do środka. W środku jest Nowa Szwabia, nie na zewnątrz. Dlaczego? Kolejna rzecz. Polemizowałem ostatnio z takim, jak się nazywał Grzesiu, przypomniesz mi nazwisko tego pana, Witkowski, tak? Ten, co uciekł. Witkowski też. Ekspert z II wojny światowej. Napisał 80 książek, tak? Igor Witkowski. Człowiek produkuje 20 książek rocznie. Ja, żeby rzetelnie napisać książkę, potrzebowałem 6 do 8 lat. I dalej nad nią pracuję. Kończę ją. Nie, no on podał, że jak Grzesiek mu powiedział, że napisałeś 60 książek, bo przeczytał rok wcześniej, a ten mówił, jak 60? 80. To znaczy, że w ciągu roku wypluł z ciebie 20 książek. Nie, może piszesz. Powiedzcie mi jedną rzecz. Nawet niech będzie, że wypluje z siebie 12 tylko, tak? Powiedzcie, no jak nie? No tyle wypluł, 80 książek, a on ich przecież nie pisze jak od 6 roku życia. Ja nie mówię, że rocznie, nie. Ogólnie napisał 80. On mówi, że on mówi tak, że on ma w formie channelingu od istot zewnętrznych, że ma informacje, przekazy. To tego już nikt nie sprawdził. To takich było. Taki Kesej, ten amerykański też był, tak? Kesej, co pokazałem na głupiej Atlantydzie. Jak poznałby Ćwok jeden prawdziwą historię z Greków, to by wyszło, w życiu by nie powiązał Atlasa z tym, z Posejdonem, gdzie w mitologii greckiej jest napisane, że jak wpada Atlas na Olimp, to jedną ręką położył tego Posejdona. Walczył, to byli wrogowie. To nie ma mowy, żeby nazwał wyspę i to najważniejszą swoją od nazwy swojego wroga. Posejdon przejął tereny, ale już zatopione po Atlasie. Dlatego był jako bóg wód.
ale władca Atlantydy podwodnej. No tak, ale to są osoby, które byli ludźmi rzeczywiście, tylko oni panując nad stwarzając człowieka, oni systemy religijne nam wymyślili, czy ja dobrze rozumiem. Humanoidzi. I to byli też humanoidzi, jacyś, no nie wiem. Słuchajcie, nie, jedna rzecz. Mamy tak. Pierwsze, Chaldejczycy, tak? To są ci, była planeta, bum, został kawałek skały, tak? Uratowało się ich tam garstka. Mówią, gdzieś trzeba mieszkać, nie? Kawałek skały zaczęli przygotowywać do życia. No i zaczęli go robić. Na początku mieszkali na powierzchni, ale wiedzieli, że jest za ciepło, potrzebne będą kataklizmy. Co wymyślili? Świetna sprawa. Nawiercimy to dziadostwo, stworzymy świat wewnętrzny. Tam mieliśmy wszyscy mieszkać. Co zrobili? Ta skała była dużo mniejsza. Naukowcy nam mówią, tak? Ziemia ma 4,5 miliarda lat, tak? Psu na budę z tym. Kontynenty. Macie, wszyscy wiecie doskonale, jak wyglądają kontynenty, prawda? Jak to jest? I naukowcy mówią, że wcześniej Ziemia, wszystkie kontynenty były w zasadzie jeden wielki kontynent, tak? Podzieliły się. Jak to cholera jest, że im więcej lat mija, tym te kontynenty bardziej do siebie pasują? Od tego czasu miało minąć setki milionów lat, tak? A dzisiaj jak weźmiemy wszystkie kontynenty, zbijemy do kupy, mamy jedną kulkę i pasują idealnie do siebie. Co więcej, jeszcze te buraki, bo już nie mogę inaczej na nich mówić, na przykład jak dawały co do czego pasuje, to Australię przyporządkowały gdzieś tu na dole Afryki. Nie, Australia idealnie pasuje u góry Afryki do północnej, pomiędzy środkiem i północnym, jest zwieńczeniem Indii, i idealnie zamyka Antarktydę. No dobrze, robi kulę, jest w środku. Ale proces ten nie trwał setek milionów lat. Ten proces musiał trwać kilka tygodni. A Himalaje, które zostały wypieczone przez nacisk Indii, subkontynentu indyjskiego, no azjatycki. Z dura na kiju. Jak było? Jak weźmie pan sobie to, co znowu jest, bo to znowu jest głupota tych ludzi bez wiedzy, ja ich nazywam, a mają za to doktoraty, cudawianki i tak dalej. Jak może to wypiętrzać? Płyty, co, a dlaczego w tym miejscu? A prosta sprawa. Co mamy? Informacji, co się znajduje w świecie wewnętrznym? Cztery podpory niebios. Jak weźmie pan sobie cztery podpory niebios od środka, wsadzi, to okaże się, że za każdym razem po przeciwnej stronie ma pan kontynent i wypiętrzone góry. Okazuje się, że jednak coś wypiętrza od środka. W miejscu, gdzie jest informacja o tym, że Atlas na barkach swoich świat uratował, to co się stało? Afryka Północna jest 300 metrów ponad poziomem wody, a jeszcze niedawno okazuje się, że była dnem morskim. Jak to możliwe? Jeżeli coś to nie wypchało od środka, to w życiu to by nie było dnem morskim. Mitologia podaje to prawdopodobnie. Naciski cały czas. Mamy naciski z dwóch stron. Nie wiemy, co się dzieje w świecie wewnętrznym. Co oni tam robią, że jest erupcja i są robi. Tak samo, no na pewno tam dalej coś żyje, bo... Ja mam taką teorię, że no, w końcu ta planeta też ma jakieś ciśnienie, więc gdyby nie wulkanów, to ono wybuchło. Może tak być. No w każdym razie, co do Niemców i do tego Witkowskiego, eksperta II wojny światowej, w życiu bym się nie nazwał ekspertem, ale coś tam w głowie mi zostało. Człowiek napisał książkę o U-botach, czyli o produkcji okrętów podwodnych. I teraz dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto nazywa się ekspertem, nie wiedział, ile wyprodukowano U-botów serii 21. W zasadzie. I co się z nimi stało? Dla niego to jest normalne. W zasadzie no tak było. Cyfrę, jaką podał, to już wiedziałem, skąd on tą swoją wiedzę bierze i dlaczego wypluwa te książki jak z rękawa. Wartość, którą podał, jaką wyprodukowano, to jest wartość podana z polskiego tłumaczenia z Wikipedii. Która podaje bzdury, bo jak przełączymy się na angielskojęzyczną, to podaje prawidłową. No to co on robi? Przepisuje Wikipedię. Każdy z was to może robić. Ale co najważniejsze, co się stało z tymi łodziami? Nie potrafił odpowiedzieć na jedną rzecz. Wiedział, że okręty te zaprojektowano w roku 43. W 43 roku w Rzeszy zrobiło się takie hura, bo właśnie wtedy Niemcy zakomunikowali, że znaleźli nową Szwabię. Ale co stwierdzili?
rzucił hasło za dużo, że jest to daleko i wewnątrz i potrzebujemy nowe okręty, żeby tam dopłynąć. I od tamtego momentu, właśnie jak za dużo wychlapał, cały projekt utajniono. Nic nie wiadomo, co się działo. Co więcej, Niemcy zawsze byli skrupulatni, wszystko pisali, nie? Ale z tego projektu zabroniono robić jakiekolwiek notatki. Dlatego nikt nic nie wiadomo o tym projekcie. Co wiadomo? Wyprodukowano tych okrętów ponad 240 sztuk. Natomiast to był jedyny okręt na świecie. Wszystkie okręty nie były w stanie więcej przepłynąć pod wodą jak 100 km. Maksymalny zasięg to był. To był okręt nowoczesny, do tego stopnia nowoczesny, że aliantom udało się tylko 12 sztuk tych okrętów przejąć po wojnie. 12 sztuk z ponad 240 po liniach seryjnych, po numerach seryjnych jak jest, wyprodukowanych, resztę wszystko zniknęło. Nie ma ich. I zatopione też były, nie? Nie. Właśnie cała zabawa na tym polega. Alianci oficjalnie właśnie powiedzieli tak, że tych okrętów nie ma, bo je zatopili. Ale głupi naród angielski zrobił tak zwaną specyfikację wszystkich okrętów, które zatopił. Te specyfikacje są dostępne. Nie znajdziecie tam ani jednego okrętu numeru bocznego tej serii. Ani jednego. Nie zatopili w tych dniach, w których zatopili tam setki ubotów, ani jednego okrętu tej serii. Więc co się stało z ponad 230 okrętami? Nie wiedzieli, więc stwierdzili, że je zatopili. Te okręty zniknęły. Natomiast to były jedyne okręty, które pod wodą były w stanie przepłynąć ponad 500 km. Żaden tyle nie był w stanie przepłynąć. Mapy, które pojawiły się około lat 90., gdzieś na początku roku 2000, z rosyjskich archiwum, pokazywały właśnie Asgard i schemat, jak dopłynąć do świata wewnętrznego. I tam było tak, że pod skałami trzeba było przepłynąć ponad 400 km pod lodem. Tak, żaden inny statek nie był w stanie przepłynąć. Tylko ten jeden. To one walczyły z admirałem Byrdem wtedy, tak? Te okręty? Nigdy nie walczyły one. Nigdzie. Nikt ich nigdy nie widział. Byrd z czym innym. Byrd nie walczył z okrętami podwodnymi. Byrd walczył z czymś, co latało. I z Byrdem jest tak, więc te okręty wpłynęły i zniknęły. Prawdopodobnie uciekły tam. Jedyne okręty, które dopłynęły do Ameryki Południowej i nie popłynęły tam dalej, to było wszystko innych serii z 17, 12, czyli takie, które nie były w stanie przepłynąć tych 400 km pod wodą tam. No i zakotwiczyły w Ameryce Południowej. Wszystkie inne popłynęły tam. Zwiały tam, bo ich nigdzie nie ma na Ziemi, na powierzchni. Proszę? Jest teraz w tym świecie podziemnym. Nie wiemy, ja nie byłem. Był pan? A co z tym Byrdem? Tam była straszna historia. Z Byrdem jest taka opowieść i też jest ciekawa z Byrdem opowieść. Byrd stwierdził coś takiego. Znaczy, jak pojechał, pierwszą misję, którą miał, to miał w roku zaraz po wojnie. To było w, nie. To było w 1946 dokładnie. W grudniu oni pod koniec roku zaopatrzyli się na wyprawę trwającą 6 miesięcy, zapasów mieli na 8 miesięcy, ale wyprawa miała trwać 6 miesięcy. Nieoficjalnie mówiło się, że jadą sprawdzić, jak wytrzymają w warunkach bojowych, w trudnych warunkach sprzęt wojskowy. Ale uzbroili się w lotniskowiec, w łódź podwodną, no, flota się składała z 12 okrętów, około 3000 żołnierzy. Nieoficjalnie mówiło się, że płynie się po to, żeby rozprawić się ostatecznie z III Rzeszą, która ma mieć bazę na Antarktydzie. Po czym misja zostaje bardzo szybko przerwana. Ludzie, którzy dotarli, przeżyli, to opisywali, że był dramat, bo byli atakowani z podwody latającymi statkami, które startowały z podwody wszędzie. Trwało to pół godziny, rozpierducha im zrobili w drobny mak i wrócili. Amerykanie przyznali się do stracenia 12 samolotów, 2 łodzi i wszystko to stwierdzili, że w wypadkach zrobiono. Ale jeden z detektywów, takich dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, prześledził los 3000 tych żołnierzy, do których udało mu się tam dotrzeć. Tam udało mu się koło chyba 100 iluś zidentyfikować i okazało się, że żaden z tych 100 iluś, z których on zidentyfikował, nie wrócił nigdy do domu. Każdy zginął gdzieś tam w wypadku, w wojsku. Jeden pod ciężarówką, innego gdzieś tam pocisk jakiś zastrzelił, inny jeszcze w innym wypadku, nikt do domu nie wrócił. Co więcej, flota ta nigdy do Stanów Zjednoczonych od razu po misji nie wróciła. Gdzie zakotwiczyła? W Panamie.
a do Chile dopłynął tylko flagowiec z Birdem i Bird przerażony zaczął dawać wywiad, gdzie w wywiadzie, niepytany przez nikogo, powiedział, że dziś Ameryka już nie jest bezpieczna, bo istnieją pojazdy, które w bardzo szybkim czasie są w stanie przelecieć z jednego bieguna na drugi i tyle. Nikt nie wiedział, o czym on gada i czego on w ogóle chce, nie? Tak jak pytany nie dał. Ale powiedział, że już Stany Zjednoczone nie są bezpieczne. Ten wywiad jest dostępny w formie Rzutu. Tak, wariata z niego zrobili tylko dlatego, bo był w Senacie, był zamknięty przesłuchanie. On powiedział wszystko, co tam było, ale problem polegał na tym, że on jak wyszedł, zaczął rozpowiadać, że istnieje inny świat. Ale co ciekawe, tak, od razu go zamknęli do Czubkolandii, z tym, że flota dopiero po roku wróciła odbudowana. Takich niszczycieli, które tam brały udział, Amerykanie złomowali w tym czasie setki. Ale problemem był lotniskowiec. Musieli odbudować stary lotniskowiec, który już też był taki zezłomowany. Stąd rok czasu czekali, żeby z powrotem to, co zatopiło. Ale w latach, w 97 roku odtajniono właśnie z KGB dane i tam była notatka z tej wyprawy Birda i w notatce było zapisane, że Amerykanów zaatakowały nieznane siły, zestrzeliły im wszystkie samoloty i z floty uratowały się tylko dwa okręty. Birda i jeszcze jeden jakiś tam drobny kuter, reszta wszystko zostało zatopione. Pracy, bo oni już się tam wtedy obserwowali. Jest też znany wywiad Birda, że on wziął go tam jacyś jasnowłosi do środka, tak? I on tam widział zielone krainy. To nie jest wywiad, to jest z pamiętnika Birda i ten pamiętnik został, sam rząd się wypowiadał, zdyskredytowany, ale wziąłem pod lupę, bo dzisiaj mogę to sprawdzić, nie? Świetne narzędzie znowu nam dali czarnogłowi, Google Earth. Takie. Na Google Earth mamy dokładną, poza tą dziurą oczywiście, nie? Dokładnie zdjęcia całej Antarktydy. Bird był profesjonalistą. Dokładnie opisał typ samolotu, prędkość, start lotniska, godzinę, ile czasu leciał, co widzi przez okno i tak dalej. Ci stwierdzili, że to jest fałszywka, tak? No to fałszywka, nic nie powinno pasować. Co robię? Zaznaczam, wytrasam, trasę wyznaczam i zaznaczam sobie godziny, w których on zapisuje w książce, co widzi. Pisze, że leci przez pustynię, ale po prawej stronie ma małe góry. Patrzę na zdjęcie? Jest, są małe góry. Okej, okay, lecimy dalej. W kolejnym czasie melduje, że całkowicie jest pustynia. Faktycznie jest pustyni. Po jakimś czasie znowu dolatuje, ale ma większe góry po lewej stronie. Znowu patrzę, wow, pasuje. To już wiem, że nie ma możliwości, żeby w latach 60. ktoś to sfałszował. No chyba, że miał dostęp do Google Earth. Wszystko pasuje i teraz co się dzieje? Bird w pewnym momencie podaje, w dzienniku zapisuje, że zaczynają mu wariować wszystkie przyrządy miernicze. Patrzę, gdzie to wypada, na krawędzi dziury. Zaczyna mi się dziura w Google Earth. Wow, świetnie. I tam zaczyna się wszystko zaburzenia i on znika. W oficjalnych dziennikach, co się potwierdza również z jego zeznaniami, samolot jego uznano, że oni rozbili się. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z tym, ile miał paliwa zatankowanego, 3 godziny po tym, jak on wcześniej, jak niż on powrócił, powinno mu się dawno paliwo skończyć. Już przykowano eskadry, żeby leciano ich szukać. To znaczy, że on gdzieś wylądował. Nie miał tyle paliwa, żeby tak długo być w powietrzu, więc musiał gdzieś wylądować faktycznie. Czyli to plus to, co jest w dzienniku oficjalnym, wygląda na to, że się zgadza. Że faktycznie tam był. Dotarł do środka. Co więcej, on opisał to samo, co inni opisywali, że nagle zrobiło się ciepło. Że w środku, tam gdzie doleciał, wszystko było zielone, ale światło było inne. Nie napisał jakie, jest napisane tylko, że inne. A te wyprawy polarników amerykańsko, to gdzie oni wyprawy? Też bym chciał wiedzieć, gdzie. To samo znowu zrobiłem. Wziąłem sobie oryginalny dziennik Scotta. No i co mam? Scott był doświadczonym podróżnikiem. Wiedział, że szerokości geograficznej powyżej 85 równoleżnika nie da się zmierzyć. Dlatego nie używa, nie podaje szerokości. Podaje dystans, godzinę, opisuje na początku relacje między całą ekipą. Można powiedzieć obrazowo, opisowo pisze, prawie jak nowelę. Opisuje wszystko. Dochodzi do miejsca, gdzie robi się ciepło.
Oni się zatrzymują, robi się temperatura dodatnia plus 5 stopni, oni nie są w stanie dalej iść, bo jest błoto. Zatrzymują się na 3 dni i nagle pamiętnik jakby kto inny pisał. Już nie ma opisu relacji między ludzi. Pojawiają się tylko same gołe, puste informacje. I co najważniejsze, albo on zwariował, albo ja, ale ja widzę tam szerokości geograficzne podane. Czyli ktoś, kto to fałszował, nawet nie był na tyle wtajemniczony, żeby wiedzieć, że nie ma możliwości tam określić tej szerokości geograficznej. On aż do bieguna podaje jego szerokości geograficzne. Sfałszowany dziennik. Na bank nie należy do Scotta. Ale tak najlepiej, bo on zginął, nie? Nie może tego potwierdzić, czy tam był, czy nie. Weźcie sobie oryginalny dziennik, możecie go, on jest dostępny na internecie. Przeczytajcie. Naprawdę świetny materiał. Jaki jest do momentu, kiedy robi się ciepło, a co się robi poza ciepłem. Ale zrobiłem prostą rzecz. To ciepło znowu zaczyna się, kiedy dochodzimy do dziury. Ale jak naniosłem nawet te kretyńskie odległości, które już podaję później, to biegun jest tu, a ja wylądowałem tu. Nie zgadza się. Do momentu do dziury wszystkie odległości przez przesmyk, jak idą na lodowiec, wszystko pasuje jak ulał. Od momentu, kiedy wchodzą na tą, do kręgu i zaczyna się ten dziwny opis, nic nie pasuje. Nie da się już nic ułożyć ani poskładać. Lot samolotów, to też się robi już jakby tak... Tak, dookoła. Co ty wyznaczyć, tylko właśnie samolot. No, no, dokładnie, tak. Samoloty właśnie. Jak mamy biegun, prawda, koło, mamy kontynent europejski, gdzieś tu amerykański, z Azji, najprościej byłoby tak latać. A oni latają tak. Bo jeżeli tu faktycznie jest dziura, a atmosferę mamy tylko raptem na 50 km, a samoloty są w stanie latać do 10-15 km, to w zasadzie to tylko na takim promieniu jest atmosfera, a tu już mamy próżnię, nie? No nie są w stanie wtedy tu przelecieć, prawda? No bo atmosfera na tych 50 km zakręca do środka, nie? No i tutaj jest dziura, gdzie by pospadały. No i to wtedy jest zrozumiałe, dlaczego muszą lecieć tak, a nie tak. Dlaczego Niemcy lecieli, znaczy płynęli tam tą trudną trasą przez biegun południowy, kiedy było bliżej do bieguna północnego? Ale właśnie ponoć biegun północny, wejście było zamarznięte, nie dało się tam wejść od północy. Dlatego nawet na tym kamieniu, kamieniu słońca, nazywane w cudzysłowie z Mezoameryki, nie wiem czy pan zwrócił uwagę, były trzy strzałki takie, nawet u góry jest taka, ale od dołu było otwarte. Że wejście od dołu. Dlatego być może przez to się tam wszyscy zebrali. Dziękuję. Takie zdjęcie pożegnalne? Jasne. No to zapraszam na środek.